witam, przedstawiam jedną z najpopularniejszych prac dołożysk z AliExpress, którą można kupić za $40, czyli około 180 zł. Zestaw nie ma żadnych oznaczeń, więc nie wiem, kto jest jego producentem. Wykonanie walizki jest przyzwoite, chociaż plastiki są dość cienkie i lepiej nią nie rzucać. Zatrzaski trzymają dobrze, a jej niewielkie wymiary i waga poniżej 1500 gramów ułatwia przechowywanie. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji kanału, która pomaga w jego rozwoju i motywuje do tworzenia nowych filmów. Wypełnienie jest dobrze dopasowane, wszystkie elementy mają swoje miejsce, a adaptery są podpisane i jest ich naprawdę sporo. Moim zdaniem taki zestaw powinien wystarczyć do wprasowania praktycznie wszystkich łożysk z rowerowego asortymentu. Problem pojawia się, gdy chcesz łożysko wybić, ale wtedy trzeba poprosić o pomoc dwóch niezawodnych znajomych – młotek i wybijak. Oczywiście, jak się pokombinuje, to wybierając odpowiednią nasadkę, można sobie z tym poradzić w bezpieczniejszy, bardziej profesjonalny i cichszy sposób. Lub zainwestować w taką droższą wersję prasy, którą może sobie niedługo sprawię. Adaptery są precyzyjnie wykonane z aluminium i anodowane na niebiesko, natomiast gwintowany pręt ze stali. Żeby móc korzystać z praski w trudno dostępnych miejscach, jej rękojeści są dodatkowo odkręcane. W razie uszkodzenia lub zagubienia jakiegoś adaptera jest też możliwość jego osobnego dokupienia, co jest dużą zaletą. Walizka jest już na rynku jakiś czas, cieszy się dobrymi opiniami i ja również mogę ją polecić. W zbliżonej cenie jest parę innych produktów, ale narzędzia bardziej renomowanych firm są już wielokrotnie droższe. Dlatego uważam, że do takiego domowego, amatorskiego użytkowania taki zestaw sprawdzi się idealnie. Thank you.
Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!